Hej, witarski serdecznie w drugim odcinku z naszej mini kampanii Małopolską, gdzie dążymy do zjednoczenia państwa polskiego. I cóż, nie mam za bardzo do roboty w tej chwili, ponieważ czeka aż tutaj mój Kraków się rozwinie dostatecznie. Tak więc zakończmy to po prostu. Znaczy rozwinie dostatecznie, po prostu muszę przebudować budynki na tyle, żebym po prostu mogła sobie zarobić armię i pójść sobie na Wrocław. Bez obaw, że nagle stracę to. Czyli prawdopodobnie jeszcze 10 tur sobie posiedzę. No i pewnie będzie obrona Krakowa przed wojskami węgierskimi, które postanowiły powiedzieć mi wojnę. A jejku, jejku. No dobra. Ale tak, będę musiała rozbudować główny budynek. Na kolejny poziom, by troszkę ten mocniejszy garnizon jednak mieć. W tutaj moim Krakowie. A do tego potrzebuję 7200 bodajże. A nie. Tylko 6300, dobra. To jest całkiem nieźle. I potem będę musiał to rozbudować do twierdzy. Tak, twierdza jeszcze bardziej zwiększy tutaj mój garnizon. To mi się podoba. Będę miała wtedy dwa oddziały rycerzy, plus oczywiście jednostka tutaj zarządcy, która troszkę konsumuje to jedzenie, podobnie jak konsumuje jedzenie. Nie. Nie, dobra, targ nie konsumuje jedzenia. Akurat mnie cieszy. Targ konsumuje tylko tutaj czystość osady. To trochę nie będzie wyrabiać, nawet jak to rozbuduję. Choć na kolejny poziom będę mogła to potem rozbudować. Ech, dobra. Zakończmy to. Tak, tak bardzo nie ma nic do roboty. Nie, dobra, powinna sprawdzić jaką sytuację ma na początku tutaj Małopolska, zanim zaczęłam serię, bo tak w sumie z marszu zaczęłam. Znaczy na zasadzie, że tam kończyłam dogrywać serię z tej z Węgier i tak se patrzę tak w komentarzach, co, jakie tam frakcje proponowali się i patrzę Polska, zagraj Małopolską, zagraj Słowianami Zachodnimi. Ja takie, no dobra, niech będzie. I odpaliłam tutaj nagrywanie i kampanię małopolską. Tylko... No właśnie. Tutaj bonus do najemników nie da mi nic, ponieważ ja nie mam najemników póki co. A tak, dalej mam totalny... Totalną czystość w osadzie na minus 3 aż. W sumie się zastanawiam, czy to nie jest bez sensu, że ja to buduję. Teraz... Chyba jest. No, ja chyba nie zdałam utrzymać tutaj odpowiedniego poziomu czystości w tej osadzie. Bo to mi wszystko daje za duże minusy. No. Nie, poważnie się zastanawiam, czy tego... Czy nie zbudować tylko innego budynku, który będzie dawał mi po prostu dochody. Za 7 tur będę mogła rozbudować targ. Na kolejny... Na ostatni poziom rozwoju. To tak, albo bym chciała coś, co da mi dochody, albo coś, co da mi potężny garnizon. Ale chyba raczej dochody pójdę, bo tam garnizon taki, jaki będę miała z tego, że postaram się budować ten trzeci poziom osady, starczy mi. Czy trzeci, czwarty to będzie. Bo teraz buduję trzeci. Chodzi o ten kolejny. Tak więc, cóż, to mi prawdopodobnie starczy, tak więc mamy nowy papa wybrany, Honorius III. O, rebelia mało mnie interesuje, nic na to nie poradzę. I z uwagi na to, że i tak nie dam rady za cholerę nic z tym zrobić, bo tak, to rozbuduję na kolejny poziom, będę miała jeszcze większe tutaj zanieczyszczenie. Więc ja to chyba pierdzielę. Więc zobaczyła, co mogłabym zbudować, bo na przykład... No właśnie, to jest Sulman. To mi dałoby dochody, sprawda jeszcze bardziej zmniejszenie ładu, aczkolwiek dałoby mi dochody. O, dobra, nie, ja to burzę. Ja to bez sensu zrobiłam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo i tak nie dam rady zrobić, żeby na plusie była czystość w osadzie. Bunt mi wybuchł. A, tylko marnuję pieniądze teraz na to.
Rusinów też i tak nie dam rady wygnać z tutaj Krakowa. Zresztą zastanawiam się, znaczy nie Rusinów, tylko tych prawosławnych. Tak więc zastanawiam się, czy po prostu nie przejść na prawosławie. Co możecie napisać w komentarzach. Co o tym myślicie? Prawosławna Polska, która pogromi państwa zachodnie. Okej. Ho. Interesujące. Dobra. Okazja do stoczenia jakiejś bitwy, żeby nie było aż tak nudno, powiedzmy. W każdym razie, cóż, wielkie wojska węgierskie, ogólnie ile oni mają wojska? Prawie 3,5 tysiąca. Ja mam prawie 3 tysiące. No dobra. Myślę, że bitwa może być ciekawa, tak więc do boju. To tak, po pierwsze pada deszcz, co mi się nie podoba. Miasto oczywiście ściąga z podstawki Attili. Mniejsza o to i... Taka strasznie zabita dechami dziura. No dobra, mniejsza o to. Tak, tutaj na pewno będzie się broniła z tej strony, ponieważ tak bardzo nie chcę oberwać się z katapulty. Zastanawiam się, jak rozstawić moje wojska. Tak, po pierwsze mam dwójkę generałów. Oni tutaj będą tutaj póki co przynajmniej. Właśnie, jednostką możemy się przyjrzeć. To prawda, pogoda kompletnie nie pasująca do tego, żeby jednostki prezentować. A mniejsza, dobra. I przydałoby się to jakoś posegregować. Tych łuczników też. Nas tu? Dobra. Co, póki co całą kawalerię w tym miejscu, bo w sumie nic lepszego nie mogę z nią zrobić. Moja jazda polska. Ale ładnie te jednostki wyglądają naprawdę. Choć fajnie byłoby trochę w lepszej pogodzie to oglądać. Ale trudno. Dobra. Tutaj mamy front do walki zwarcie kawalerii jeszcze, której nie mogę rozstawić teraz. Mniej okazał trochę oddział. I pytanie brzmi, skąd przyjdą pozostałe armie? Według mapy powinny przyjść chyba stamtąd. Według mapy kampanii. Aczkolwiek jak przybędą, to nie mam pojęcia. Tutaj widzę, że mam te głupie mury, na których nie mogę rozstawić jednostek. Znaczy, mogę, ale tak ren. Nie mam tu takiego pola do rozstawiania. No dobra. Te dwa oddziały kuszników tutaj. Zastanawiam się, gdzie palnąć barykadę. Mogę tu. I to miejsce mi odpowiada. Dobra. To bym tu rozstawiła. Niech postrzela do... Chodź, nie. Bo stąd prawdopodobnie przybędzie armia węgierska, to tam to rozstawię. Te oddziały póki co tu nie będą. Tutaj dwa oddziały nie z tej strony pilnują. Pozostałe dwa tu. Strasznie dużo strzelców mam. Nie zostawię nic, szkoda. Myślę, że dwa oddziały kuszników tu mogą być. W sumie może nie te z mojej armii głównej, te moje z armii głównej nie będą sobie tutaj. Na tyłach póki co. A te oddziały z garnizonu tu rozstawię. Dobrze. Te oddziały tutaj tym pomoże. No i jakoś to będzie. Wy tutaj może się rozstawcie.
Dobra. W porządku. I cóż, chyba mogę zaczynać. Tutaj tak, ten się cofnie tu. Tak, nie będę w ogóle broniła zewnętrznego muru. Bo oni domieszają. Tak. Niekoniecznie chcę tam stać. Mówię tutaj. Jeden dział tu. Nech. Dobra. Ruszyli się w ogóle tym łucznikom. Mogę się przyjrzeć jeszcze w końcu. Łucznicy jak łucznicy. Takie w porządku wyglądają. Tutaj mieszczenia jacyś są. Tu ci słabsi. A. Tak wyraźnie banda chłopów z włóczniami. I tak. Dodatkowe siły idą z tamtej strony. No dobra, w takim razie od razu bym wzięła oddział moich kuszników. I tutaj go przeniosła. Tutaj w sumie obrona będzie prosta, bo wystarczy, że zablokuje przejścia. I ta grupka żołnierzy zostanie bez trudu rozbita, bo tutaj mam trzy oddziały kuszników, trzy oddziały włóczni. To wszystko powinno sobie poradzić. Będę narzeczać się możecie. Tutaj jakbym was ja rozstawił? Myślę, że rozstawię was w sposób taki medievalowy bardziej. Czy taktyka z mediwala, jakiej używam często po prostu. Czyli zrobiłem coś takiego. Ten oddział jako support. Uformować mur. Tarcz, dobrze. Myślę, że możemy to przyspieszyć póki co. Tutaj wojska węgierskie. Oni będą mi na tyły szły. A czemu mam tutaj wieże zaznaczone moje? Bo ja zapomniałem o moich tych. O moich kusznikach konnych. Nieważne. Czy oni zamierzają iść kompletnie naokoło? Naprawdę? A ja zaraz wrócę, jak oni dojdą. No, o to chwilę może zająć. Tak mi się wydaje. Ale głupio oni naokoło będą szli. Czy? Zaraz zobaczymy. Co oni w sumie zamierzają? Dobra. Dobra, my chcemy rozwalić tutaj. Czyli będą mnie od tyłu atakować. Wyślijmy tych tutaj. Nie wiem, zajęli mnie. Myślałem, że zaatakują tędy. Przez most. Oni poszli kompletnie inaczej. Dobra. Póki co. Po części wojska tu poślijmy. Nie, muzyka się dołączyła. Ile to wytrzyma? Dobra. Jeszcze chwilę to potrwa. Gorzej, jeśli będą chcieli atakować z obu stron naraz. Prawie amunicja się skończyła.
Nie zniszczyli mi nad bramy katapultą? Zastanawiam się, cokolwiek tędy poszłem, jak nie, to te wszystkie wojska inne, wszystkie wojska tutaj ślad po prostu. Dobra, cofnijcie się póki co. Ten oddział włóczników tu przesyłamy. Ci zostaną wyrżnięci zaraz. Ci się postanowili wycofać. No dobra. Co wy sobą robicie? Wy tutaj. Te języki tak bardzo mają ze sobą problem na tym modzie. Jeju. Dobra, ci nasierają. Aczkolwiek tutaj... No, kuszycy powinni ich trochę przetrzebić. Wieże się zawaliły i wszyscy idą naokoło, z drugiej strony. No dobrze. Czemu moje wieże strzelają po moich jednostkach? Moment, aż pyknę tego screena. To jest głupie, co się dzieje. No, atakujcie, atakujcie. Tutaj w sumie... Ale to wszędzie. Aha. Dobra. Nie mam pojęcia, co się stało. Zdradzieckie wieże. Ja muszę z nim bitwę przetrzymać, to jest najgorsze. Dobra. Oddział włóczni niech tu idzie. I zablokuję to przejście. O, tutaj kawaleria sobie pojedzie naokoło. Myślę się. Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie się odsunąć, bo wszędzie są te wieże. Tu przejedźcie. Rozgromić tych. Dobra, cofnąć się. Piechota już tu was zastąpiła. O, tutaj nie ma co, żebyście czekali. Przejdźcie sobie tutaj. Tutaj się na murach nie rozstawię niestety, tak więc wy najdalej jak się da. Przejdźcie. Wy tutaj. Dalej w tym miejscu. I ten oddział wraz z tym. Niech się rozstawi tu. Ale głupia ta bitwa będzie.
Dobra, weźmy te trzy oddziały. I z drugiej strony dojadą. No i cóż. O, tutaj gdzieś. Wrogi generał nie żyje, dobrze. Kawaleria moja strasznie obrywa. Czy te wieże moje się ogarnęły? Chyba tak. Aczkolwiek cofnijcie się, bo już straciliście za dużo. A tu zaatakujcie ich. I tym samym przerzucamy ciężar walki na drugą stronę miasta. Ty będę musiał wycofać. O. Ja, ta bitwa tak głupio się teraz potoczyła, że to jest niewiarygodne. Szczególnie przez te wieże, które mi się zblokowały nagle i zaczęły strzelać do moich ludzi. Dobra, my sobie chodźcie tutaj. Przyspieszmy to. Ty wycofajmy. Bo nie giną za bardzo. Zastąpmy ich tymi. Gdzie są ci włócznicy w drodze? Dobra. Ja się staną gdzieś tu. Teraz tych będzie trzeba to zastąpić. Choć jeszcze setka ich jest. Tutaj. Nie. Was nie. To są moje te lepsze jednostki. Chodziło mi o tych. To głupie, co się teraz dzieje. Dobra. Kozio, też tu prześlimy. Będę musiał tak wymieniać ludzi na murach. I czekać, aż oni się wystrzelają. Ty też udało się zasofnąć. Dobra, tu oddział kawalerii padł. O, nie chcę tracić za dużo w oddziałach, żeby te oddziały też za długo się nie przeszkalały potem. Dobra, miło, że moje wieże się strzelają moich ludzi. Dobra, wy jesteście z garnizonu. Dobra, cofnijcie się już. Tutaj ten oddział was zastąpi. Jakie straty? Macie jeszcze 2100 ludzi. Co szybko spada dosyć. Czy tu przed chwilą... A, dobra, są. Dobra. Wrogowie zniknęli nagle. Wy nawet tej bramy jeszcze nie zniszczyliście. Co tu się teraz dzieje? Hey, wait.
Żeby się właśnie brama z powrotem naprawiła, o tak? Nie patrzyłam wcześniej, czy ona... Znaczy nie, musiała być zniszczona, choć nie. Bo ja tam w pewnym momencie kazała moim zaatakować i moim mówiłem otworzyć, aczkolwiek wydawało mi się, że potem ją zniszczyli. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Autentycznie. Dobra, mam nadzieję, że wy przynajmniej strzelacie. Chyba strzelacie. No dobra, ktoś tam strzela. Głównie moje wieżyczki strzelają. O, cześć. Co oni próbują zrobić? Ta mi katapulta została... Wiecie co? Ja tu rozstawię tak taktycznie te dwa oddziały. One strzelają tych, jeśli oni jednak wejdą. Ale ta bitwa jest głupia. Dobra, chodźcie tu. Kawaleria. Tak, wiem, że to są łucznicy. Aczkolwiek... raczej mają morale trochę zachwiane już. Nie, ci nie mają. Ale pozostali mają. A ci pierwsi zostaną tymi. Włóczniami na twarz. Znaczy tłuk, boltami. Nie no, dobra, ci kusznicy zabijają jednak. Całkiem dużo nawet. Niszczyli się w końcu tą bramę? Nie, gate damage 52%. Co się dzieje? Tutaj ci się dają wybijać przez wieżyczki, tutaj ci nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wrócę do was za chwilę może, bo to nie ma sensu tego pokazywać w całości dalej. Pozwolę sobie nie skomentować tego starcia. No dobra, przynajmniej zniszczone armię węgierskie mamy. Tutaj troszkę mogę zupełnić wojska. Mało z armii węgier zostało, też nie wiem. Może mogłabym ich teraz zaatakować? Był zabity w bitwie. Frakcja zniszczona. I tak, dochody nie spadły, to muszę naprawić, to muszę naprawić. To muszę usunąć dalej. Tutaj, ile tu będzie się uzupełniać? 4. Dobra, nie tak długo. Aż na szczęście. Tak, koniec tury, jeszcze raz. Tutaj widzę, że Wrocław jest na terenie, gdzie nie będę miał wyniszczenia w zimę. To mi cieszy. Będę mógł go spokojnie pooblegać. Tylko najpierw muszę ufortyfikować sobie tą, ten Kraków mój. I teraz tak, co bym tu chciała mieć? Mogę mieć budynek tutaj wojskowy, który pozwoli mi mieć zwiększoną liczbę osób rekrutacji i budynki dodatkowe. Znaczy tfu, dodatkowe jednostki, których nie potrzebuję, bo zbudowałem sobie tutaj twierdzę, znaczy miasto fortece. Mogłabym zbudować pola, co mi dałoby jedzenie. Miejskie baraki niekoniecznie, to na pewno nie. Coś z tego?
koniecznie. Kusimy, żeby to zbudować. Dobra, to zbuduję. Będę miała ten dodatkowy surowiec handlowy. Obecnie właśnie nie mam żadnego. Aby się przydało, to może się zgodzą tutaj ci handlowcy. No, choć moment. O, dobra, wy nie macie tego. A, tu. To co, jeszcze w sumie dwie tury poczekam sobie. Teraz. A nie, cztery. W sumie powinno odcinek skończyć. Tak też mi się wydaje. Nie, ale jest mi tak dziwnie po tej bitwie. Taka to smutna była. Dobra. Cóż. W każdym razie. O. Zastanawiam się, czy kończę odcinek, czy go to przedłużyć. Nie, dobra. Ja tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz cóż, kolejny odcinek jeszcze będzie przez chwilę polegał tutaj na dalszym wzmacnianiu mojej stolicy. A potem cóż, zbierzemy wojsko i ruszymy sobie na Wrocław. No, taki jest plan. Mam nadzieję, że przez jakiś czas tutaj Węgry nie będą mnie atakowały. Węgry zresztą tutaj mają wojnę jeszcze z... tutaj Walachią prawdopodobnie będą mieli z Bułgarią, tak więc cóż, mam nadzieję, że tutaj raczej będę miała spokój od Węgier, przez jakiś czas przynajmniej. Boję się, że ci mnie zaatakują. No ale moim tutaj głównym celem będzie pokonanie sił tutaj Śląska. Zapanowanie nad Śląskiem zdobycie Wrocławia. No, tak więc to jest plan na kolejne odcinki. A tymczasem cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Medieval Kingdoms. Popatki!